Panie trenerze, jadąc do Tomaszowa spodziewaliście się, że będzie ciężko. Przegrana 4-0, ale za ambicje może pan swój zespół chyba pochwalić. Muszę pochwalić swój zespół za ambicje, ale straciliśmy bramki w drugiej, w 47 i w 48 minucie i tutaj mam pretensję, że jednak nie daliśmy rady w porządkowych fazach gry w pierwszej i w drugiej połowie. Mhm. Czy dla pańskiego zespołu, tak można powiedzieć, to już jest koniec sezonu, ta grupa mistrzowska, bo to tak trochę wyglądało z boiska? Mamy swoje problemy. Doceniamy to, że znaleźliśmy się w grupie mistrzowskiej. Doceniamy to, że zagraliśmy dzisiaj z liderem naszej grupy. No i zdajemy sobie sprawę, że nie takie zespoły jak my przegrywały tutaj 5-6 czy 8-0. Dlatego no, pomimo wyniku muszę być zadowolony z gry w dzisiejszym meczu. Tracąc bramkę w drugiej minucie czy w trzeciej, no ciężko myśleć o korzystnym wyniku. Panie trenerze, pierwszy mecz po prawie półtorarocznej przerwie bez kibiców i przywitanie z kibicami tak jak było planowane, czyli zwycięstwem. Tak, zwycięstwem 4-0, chociaż w stylu, który nas do końca nie satysfakcjonuje. Uważam, że zagraliśmy dosyć przeciętny mecz. Choć dwie bramki, zarówno w pierwszej połowie, ta w trzeciej minucie, jak i ta w 47, ustawiały od początku mecz. Myślę, że one wprowadzały nieco spokoju, jeżeli chodzi o sam wynik meczu i przez to też chłopaki nie dość, że grali może spokojniej, ale z mniejszym zaangażowaniem i jakby byli tacy trochę uśpieni. Nagraliśmy pierwszy mecz w tej rundzie, w tym roku, przy swoich kibicach. Myślę, że to też po części tak paraliżuje. Ja starałem się nie mówić o tym na odprawie, nie mówić w tygodniu o kibicach, bo wiem, że to są takie elementy, które niektórych zawodników mogą nieco sparaliżować. I to był fakt, tak, że niektórzy zawodnicy wyszli pod lekkim stresem przy tych kibicach. My natomiast jako drużyna, jako zespół cieszymy się bardzo, że ci kibice są z nami i mogą oglądać naszą grę. Tak patrząc z perspektywy czasu, jak niecałe 3 lata jestem już trenerem, to jeszcze 2 lata temu z takiego zwycięstwa byśmy byli ogromnie zadowoleni, byśmy się cieszyli strasznie, natomiast dzisiaj po tych zwycięstwach w tym sezonie i 30 nieprzegranych meczach, to takie jest normalne bardzo i kibice mogą krytycznie podchodzić do naszej gry. Ja to zupełnie rozumiem, ja sam podchodzę krytycznie dzisiaj do tego meczu, także tyle mogę powiedzieć. Teraz ciężki mecz w Kąskowoli. Tam Tomaszowi się zazwyczaj gra bardzo ciężko. Po Wiślach to chyba jest drużyna zupełnie inna na wyjazdach, a zupełnie inna u siebie. Nie chciałbym jakby zajmować się drużyną po Wiślaka. Zajmujemy się w tej chwili naszą drużyną, przygotowujemy już drużynę do trzeciej ligi, do rozgrywek trzeciej ligi i zajmujemy się swoim zespołem. Na pewno dzisiaj było dużo błędów, przeanalizujemy wszystko. Zrobimy tak, żeby na Powiślaku te błędy się nie powieliły. Tutaj muszę uspokoić kibiców. Bardzo mocno w ostatnim czasie pracujemy, szczególnie indywidualnie, z każdym zawodnikiem nad analizą gry, nad błędami popełnianymi w meczach. Widać poprawę zdecydowaną u niektórych zawodników i w Kąskowoli nie będzie to mecz o awans, nie będzie to mecz o jakieś tam miejsca. Będzie to mecz po prostu o 3 punkty, o zwycięstwo, to przede wszystkim, ale też będzie mecz przygotowujący nas do rozgrywek trzeciej ligi. Ja chciałbym, żeby w tych ostatnich kolejkach zespoły, które z nami będą grały, były w jak najwyższej formie, w jak najlepszych składach, żeby to były mecze, które faktycznie będą dla nas wyzwaniem i żeby to były mecze, które będą mogły nas przygotować do rozgrywek w nowym sezonie. Jeżeli chodzi o samo podejście chłopaków do tych meczów, to też muszę powiedzieć, że jest bardzo dobre i liczę na to podejście w Kąskowoli, że sam przeciwnik i sama ranga meczu, że jest to zespół czołowy, czwartej ligi, podniesie to przygotowanie mentalne. 100 punktów chyba kusi, już niewiele brakuje, 12 punktów.
W ogóle o tym nie myślę. W ogóle o tym nie myślę. Dzisiaj na odprawie powiedziałem chłopakom, że celem na najbliższy czas jest zwycięstwo z Lublinianką i nie myślmy ani minuty dalej, co będzie. W tej chwili już wygraliśmy, także cel został spełniony. W sporcie też o to chodzi, żeby dobrze planować cele i je realizować. Także teraz kolejnym celem jest zwycięstwo w Końskowoli i się skupiamy tylko i wyłącznie na tym. Chcemy tam wygrać. Będziemy się przygotowywali teraz dwa dni i mam nadzieję, że to się uda.